The order sent me to examine Richard Hartstein's bunker. In just a few hours, the authorities will destroy it. Professor Bishop asked me to check if any dangerous artifacts are still inside. Bunker maintenance initiated. New world program activated. Rocket launch countdown initiated. Rocket launch imminent. All personnel must leave the facility. Witam bardzo serdecznie w pierwszej części zagramy bonusowego odcinka Zagadki Nowego Jorku Latarnia Dusz. Także nie ma co przedłużać, jedziemy z tym koksem. Muszę jakoś rozciąć to pudełko. Rozpuszczalnik. A ciekawe, czy też tu będą te obiekty zmiennokształtne. O kurczę, też tu będzie dużo lokacji. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tutaj muszę wprowadzić kod, gdybym tylko wiedział jaki. Jeszcze nie wiem, ale pewnie się dowiem. Wygląda na to, że uruchomiłem sekwencję startową rakiety i mam mało czasu, by ją rozzatrzymać. Ten przełącznik mi nie pomoże. Dobra, jak nie pomoże, to nie pomoże. Tu coś jest. Wygląda na to, że okręgi muszą być ułożone w specjalny sposób. Ale mi się teraz język plącze z samego rana. Aj. Czekaj, tutaj. Nie zamierzam gołymi rękami sięgnąć do akwarium po tę butelkę. No, raczej też bym nie sięgał. Zamek się zaciął. Nie chce mi się otworzyć. Rozpuszczalnikiem też nie pomoże. Potrzebuję klucza. Tutaj dużo nie zdziałamy. O! Muszę podłączyć identyczne przewody. Pewnie będzie musiał mieć jakiś wzór. No i co? Już jestem w miejscu? Tego nie otworzymy. Muszę jakoś rozciąć pudełko. No i proszę, taśma izolacyjna. Możemy wrócić tam, gdzie byliśmy wcześniej i może uda się połączyć teraz te przewody. Tak jest. Dobrze, że nie trzeba w odpowiedniej kolejności ich łączyć. Nie ten, a ten. Mamy to. I tutaj coś jest? Coś zostało napisane pod farbą. No pewnie będę potrzebował szmatki kawałek, żeby to przemyć. Tutaj co to jest? Będę potrzebował klucza, żeby otworzyć klatkę. Miotła. Szmata. Ta płyta różni się od reszty. Muszę spróbować ją zdjąć. Za chwilę. Najpierw zmyjemy tą farbę. Szmatka z rozpuszczalnikiem. Dawaj. Ok. 13:42. Ojej. To było tak, 13, 1, 2, 3, 13, 42, tak? Tak. Klucz. Mamy klucz, a klucz można było włożyć chyba tutaj, w te drzwi? Nie, w te drzwi.
kolejna lokacja przed nami. 11 marca 1957 roku w jednym z miejskich archiwów natknąłem się na notatkę o zapieczętowanym bunkrze wojskowym. Prowadzili tam kiedyś badania, ale później przekształcili go w bazę wojskową. Znalezienie wejścia okazało się dość trudne, ale udało mi się. Nie wiem, dlaczego wojskowi zostawili po sobie cały swój sprzęt, ale zamierzam go wykorzystać. 15 czerwca 1957 roku. Przywróciłem system wystrzeliwania rakiet. Kiedy substancja zamrażająca będzie gotowa, uruchomię program Nowy Świat. Jedno uderzenie rakiety rozpocznie wojnę światową. W tym chaosie nikt nie zauważy mojej armii. A kiedy w końcu to zrobią, będzie już za późno. Wprowadzę zupełnie nowy porządek świata. Ładnie sobie to wymyśliłeś. Coś tu utknęło. Nie mogę wyciągnąć tego ręcznie. O, nóż. Już wiem, gdzie tego noża użyjemy. Ale to za chwilę. Tutaj potrzebujemy płytę winylową. Mógłbym wyłamać ten zamek, ale to może nie teraz. Na razie nic nie będziemy wyłamywać. Karton. My mamy teraz płytę winylową. Co to jest? Lina? Okej. Lina, wchodzimy tu. Naciśnij przyciski w odpowiedniej kolejności. Prawidłowe przyciski pozostaną wciśnięte. Ale zgadywanka. Aha. Dobra. Fajnie poszło. Część wyłącznika. Zwinięta lina. Część wyłącznika, zwinięta lina. Lina. Miotłą to? Nie, miotłą raczej tego nie zrobimy. Noż? Też nie. Też nie. Daj mi tą mapę. Nie, 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 miotła. Lina, zwinięta lina i część wyłącznika. A tu jest haczyk. Też nie. Muszę jakoś strącić ten hak. Miotłą. Też nie? Tu nie? Ale jazda. To może tu hakiem to wyciągniemy tak. Klucz. Hak. Klucz, hak. A co możemy połączyć z hakiem? Linę? Tak jest. Klucz. Gdzieś widziałem taki zamek. W celi właśnie. I... poszukuję, się zaczynamy. Poszukujemy przedmiotów. Brakuje statuetki psa. Tu mam jakiś hak. Mogę coś zaczepić o pokrywę. Lina? Nie.
Wow. Bez klamki to bez sensu. Potrzebuję czegoś ostrego do przecięcia liny. Mamy butelkę. Lina. Teraz może połączymy tą linę z hakiem. Dawaj, ciągnij. Nie? Ostrze piły. Ostrze i podnośnik tu jeszcze. A tutaj, gdybym dał podnośnik. O, właśnie. Mam klamkę. Klamka była w którym miejscu? Pręt jest zacięty, potrzebuję... potrzebna mi klamka. No tu mam klamkę. Mam statuetkę psa. Mam klucz. Bez ostrza piła jest bezużyteczna. Mam piłę. Ładnie, ładnie. Bez klamki to bez sensu, to nie. Co tutaj mógłbym uciąć? Zastanówmy się. Mogę odpiłować nogę. Noga do krzesła. No i co ja z tą nogą zrobię? A tutaj, dobra. Młotek. Mamy młotek. Wiem, do czego przyda się młotek. Do tego? Też nie. A nóż? Też nie. Tego też nie. Sznurek z hakiem? Też nie. No to co? No to uciekamy stąd. Główna hala. Pięknie to zrobił. Jestem pod wrażeniem. Rakieta wkrótce wystartuje. Muszę jakoś otworzyć właz. Lina, sznurek z hakiem. Jak chcesz to otworzyć? Coś tam jest napisane, nie mogą tego zrozumieć. Brakuje jednego fragmentu. To się nie obróci, trzeba naoliwić. No i co? I koniec? Sznurek z hakiem. A to próbowaliśmy? Nie. Nie próbowaliśmy. Butelka. W butelce jakaś karteczka. A na karteczce wzór. Rysunek z podpowiedzią. Obróć dyski, aby uzyskać obraz pokazany we wskazówce. Okej. Nie tak. Tak. Jeszcze raz. Teraz? Nie. Też nie. Czekaj, czekaj. Tak. Zielony. Tak. Czerwony.
O, właśnie, proszę. Bosak. Wyłącznik. Wyłącznik, daj mi to. Proszę, jeszcze dwa elementy. I będziemy mieli gotowe ustrojstwo, bunkier. Bosakiem może otworzymy kanał? Tak jest. Nie skoczą w dół, jest za wysoko. Mamy linę. Coś jest pod słupem, ale jest to za ciężkie. Część zamka. Prasa wciąż działa. Czyli coś będziemy musieli tutaj włożyć do tej prasy. Czekaj, to już byliśmy tu. Tutaj też byliśmy. Tu. Muszę odkręcić zbiornik. Ale jak? Czym? Będą potrzebowała zaworu do spuszczania wody. Aparat. Dobra, potrzebujemy obiektywu. Potrzebujemy obiektywu, ale tutaj trzeba coś jeszcze zrobić. Tego nie. Nożem tego raczej też nie odkręcimy. Muszę odkręcić zbiornik. Tu też? Coś tu brakuje jakiegoś zaworku. Nie mam pojęcia. Może wróćmy na razie na korytarz. Aha. Proszę, jest. Te suwaki muszą zostać ułożone w specyficzny sposób, ale jeszcze nie wiem jaki. Dobra. I teraz pozostaje nam to miejsce, żeby tutaj coś w tym miejscu zrobić. O, fragment rury. Fragment rury. Tym tego nie odkręca, a tutaj? Też nie. Fragment rury. Główny loch. Aha, już wiem, to przewrócimy. Tak? Tak. Olejarka. Olejarka. Dokładnie. Kolejna lokacja. Rocket launch imminent. All personnel must leave the facility. Gołymi rękoma nie otworzę drzwi. Dobrze. Tu coś jest. Skrzynia jest zbyt ciężka, ale mogą stwierdzić, że coś za nią jest. Ale jak ją przenieść? A gdybyśmy ją rozwalili młotkiem? Raczej nie. Tego urządzenia musimy użyć. Jest łom. Będziemy operować? Muszę usunąć skrzynię, ale nie mam pojęcia, jak obsługiwać dźwig. Naprawdę? Musimy znaleźć instrukcję obsługi do tego, do dźwigu? Metoda prób i błędów tutaj się nie sprawdzi? Na pewno by się sprawdziło. Wchodzimy. Tu jest gaśnica. Proszę. Skrzynia jest na pewno skrzynia na pewno zawiera coś przydatnego. Powinienem ją otworzyć. O! Przycisk nie skakuje. Muszę wymyślić
Coś innego. Klucz. Potrzebny... Wow. Potrzebny nam klucz jest. Tak, tutaj. Coś tu jest. Wygląda jak klucz. Powinienem go wyciągnąć. Szczypcami go nie wyciągniemy. Co to jest? Kijek. Okablowanie może się przydać. Muszę odciąć kawałki. Proszę. A może tym? O, proszę. Sprężyną, drutem. Wyciągnęliśmy klucz. Możemy sobie otworzyć skrzynkę. Najwyraźniej zamek zardzewiał. Potrzebuję trochę oleju. No to, kobieto, przesadzasz. Kijek. Co ja z tym kijkiem zrobię? Nie. Też nie. Tu potrzebujemy światło, żeby coś zrobić, cokolwiek. Skrzyni nie otworzymy. Skrzynia na pewno zawiera coś przydatnego. Powinienem ją otworzyć, ale jak? Tu nie mogę nic włożyć. Tu jest jakiś samolot. Rękojeść topora. W panelu coś ukryto, ale nie mogę do niego dostać. Kijkiem. Olejarka. Wspaniale. Mamy plastry, a bierzemy strzykawkę. Nie możemy wziąć strzykawki, plastry. Proszę, jak żeśmy to załatwili. Przydałby mi się topór, ale w tym brakuje rękojeści. A, i tu wsadzimy ten samolocik, który będzie pewnie w tej skrzyni, tak? Bang. Dokładnie tak. Zabór. Pięknie. A zabór był nam potrzebny w tym miejscu. Ej, chowaj aparat. Co ty zrobiłeś? Nie tutaj, tutaj. No, te wnętrzności wkładaliśmy z laurą. Potrzebuję czegoś cienkiego do otwarcia suwaka. Co to jest? Latarka. Dłuto. Mamy latarkę, dłuto. I co? To wszystko? Chyba tak. Jedziemy do celi więziennej. Bo o właśnie, może dzięki dudkowi to zrobimy i młotek. No i mamy. Erik, mam co do tego złe przeczucia. Nie zapominaj, że po zamknięciu bunkra podwodny tunel jest jednym wyjściem. Jedynym. Zaczyna się w kotłowni. Zostawię kot przy drzwiach. Mamy ręczne wiertło. Zostawię kot przy drzwiach. W kotłowni, tak? A tutaj jeszcze coś można zrobić? Nie, tutaj już nic nie można zrobić. Mamy ten ręczne wiertło. Ręczne wiertło i tutaj... Proszę. Mamy soczewkę do naszego aparatu. Aparat. Już wiem, aparat użyjemy do zrobienia zdjęcia, tak? I przybliżeniu tego, co tu jest na tej rurze napisane.
Niech to będzie ósemka, to będzie koniczynka, a to będzie statek. Ósemka, statek, koniczynka. Ósemka, statek, koniczynka. Hehe, dobrze. Gdzieś tu powinno być przejście do podziemnego tunelu. To jedyna droga wyjścia z bunkra. Muszę ją znaleźć. Ja tu mam teraz łopatę. O, szczypce, no niech będzie, że to są szczypce. Węgielki są jeszcze gorące. Mogę spróbować w nie dmuchnąć, żeby ponownie się zapaliły. Dobrze, coś jest pod węglem. Mamy to ustrojstwo, którym będziemy dmuchać. Miech. Miech, miech, miech. Trochę ognia może się przydać. Okej. Okay. Nie mówię, że nie, ale... Ale coś tu musimy zrobić jeszcze. Brakuje jednej części układu sterowania. Latarka, wyłącznik. Tu mamy kombinerki. I nic więcej. Aha, dobra. Myślałem, że mogę tutaj podejść z przodu do tej maszynki, ale nie, a pod spód też nie. Dobra. Ktoś złamał klucz i nie mogą go teraz otworzyć. Rocket launch imminent. Wygląda na to, że coś tu jest zainstalowane. Ok, tu będzie pewnie się odbijać światło. To nie, tutaj. Zamknięte. Zamkiem z kodem muszę znaleźć ten kod. Dziurka od klucza jest zamarznięta. Muszę stopić lód. No i pewnie tutaj będziemy musieli przynieść jakiś węgielek. Tak? To niebezpieczne sięgać po to gołymi rękoma. Mamy kluczyk. Mamy kluczyk, ale najpierw musimy rozmrozić zamek. Wygląda na to, że za tablicą jest trochę pustego miejsca. Dobra. Co zrobimy teraz? Latarka, klucz i wyłącznik, który jest niekompletny. Też nie. A tutaj? Ha! Latarka. Obróć lusterka tak, aby promień poruszał się tak, jak pokazano na rysunku. Zostawimy tą zagadkę na następny odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciukasa, jakiś komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.